Znajdujemy się na terenie gminy Łagiewniki w szkole podstawowej. Odbywają się tu po raz drugi Mistrzostwa Dolnego Śląska, właściwie wszystkich grup wiekowych, począwszy od dzieci do najstarszych. Trenuję judo od 10 lat. Dzisiaj zawody są taką przyjemną odskocznią od zazwyczaj zawodów takich poważniejszych. No, z moich osiągnięć to jestem dwukrotną wicemistrzynią Polski i wielokrotną medalistką Mistrzostw Polski. Staram się o start w Mistrzostwach Europy jak na razie. Jak te zawody przebiegają? Są efektowne walki? No, niektóre bardzo efektowne rzuty, bo judo jest dość efektowne, ale trzeba umiejętnie na to też spojrzeć, ale są walki bardzo ciekawe, jak zwykle zdarzają się czasami nudne. Przychodzę z Wrocławia, z klubu Mako Judo. Sukcesy moje to jedyne w judo, no to dzisiejszy srebrny medal w Mastersach. Dlaczego judo? Z tego powodu, że lata wcześniej trenowałem zapasy, jak i brazylijskie jiu-jitsu, teraz również brazylijskie jiu-jitsu. Uznałem, że judo jest jak najbardziej pięknym sportem i sportem, który idealnie nadaje się do, po pierwsze dla mnie, po drugie dynamiczny sport, który pozwala na wszelki rozwój i intelektualny, i rozwój fizyczny. Przede wszystkim jest to mocny sport z pewnymi zasadami, starymi zasadami. No i tak jak widać, bardzo dynamiczny, który jest widowiskowy przede wszystkim. Dzisiaj w Łagiewnikach obroniłam tytuł mistrzyni Dolnego Śląska w kategorii do 70 kg juniorek. Dzisiaj akurat miałam jedną walkę z przeciwniczką ze Strzegomia. Wygrałam, najpierw rzuciłam na wazari, na osotogari, a później wyciągnęłam dźwignię. No i wygrałam. No jest około 40 klubów na Dolnym Śląsku, czyli dość sporo. Trudno to oszacować, bo to bardzo dużo dzieci, ale myślę, że w granicach 3000 powinno być zainteresowanych treningiem judo. Ciekawe, bardzo ciekawe dla dzieci ogólnorozwojowe, także tutaj najbardziej zyskują małe dzieci, które się usprawniają, są zdrowe. No i zawodnicy to już na innym poziomie zupełnie, ale to jest przede wszystkim sport dla dzieci. Owszem, zdarzają się również kontuzje, ale uważam, że nic nie robienie, siedzenie w domu, przede wszystkim to jest brak jakiegokolwiek ruchu, nie tylko działa źle na organizm, ale też na psychikę. Tym bardziej w dzisiejszych czasach, kiedy wiadomo, wirus też nie pozwala nam na to wyjście na siłownię, a jak i to, że większość ludzi dzisiaj po prostu pracuje zdalnie w domu, brak ruchu powoduje nie tylko problem fizyczny, ale również psychologiczny. Ten sport jest dla każdego? Tak, dla każdego. Nawet dorośli, którzy zaczynają w wieku dorosłym, nigdy nie trenowali judo, to można tym się zainteresować i na pewno warto ćwiczyć, żeby dla siebie mieć troszeczkę sprawności, troszeczkę odwagi, troszeczkę umiejętności zachowania się w powietrzu, także to jest sport dla każdego. Trenuję w Juvenii Wrocław i poświęcam na to 7 dni w tygodniu, chociaż jeszcze jak byłam w gimnazjum, to miałam treningi 2 dziennie i to było dość duże wyzwanie, ale no już teraz jest tego mniej na szczęście. I lepiej się czuję z tym, gdy jest jednak jeden trening dziennie, ale czasami też zdarzają się 2, wiadomo, różnie to bywa. Czasami mamy 2, czasami 1, czasami kamp, więc jest to takie dość dostosowane do nas. Na ten sport w tygodniu 2 razy trenuję na sali, w domu częściej po prostu przy pomocy gum lub fizycznie, aby się przygotować, plus do tego inne sztuki walki. No zawsze są młodzi, jest bardzo dużo młodych, natomiast co z tego będzie, trudno powiedzieć, natomiast dużo bardzo utalentowanych zawodników jest. Mamy 2 mistrzów olimpijskich, Waldemar Legień był 2-krotnym mistrzem olimpijskim, Paweł Nastula mistrzem olimpijskim, wiele mistrzów świata, między innymi na Dolnym Śląsku Rafał Kubacki był 3-krotnym mistrzem świata, także na pewno sukcesy mieliśmy, ale to dość odległe czasy, natomiast w tej chwili brakuje nam medalu na igrzyskach. Zawsze powtarzam, że najlepszych przyjaciół poznałam na judo i no nie ukrywajmy, jest to, mamy ten sam, tą samą pasję. A jeżeli ludzie mają tą samą pasję, to po prostu rozumieją się nawzajem. No i tak to też wygląda w judo. Tworzenie pewnej grupy, pewnych więzi i rodziny, jak i stworzenie pewnych tradycji, które przechodząc z Japonii, przyszły do Europy, a my dalej staramy się je promować młodszym pokoleniom. No i tak jak ja, jako starsze pokolenie, próbujemy nauczyć też innych po prostu tej mądrości w tej sztuce walki.